wejście na żywo. Hejka! Dziś zademonstruję wam trzy makijaże inspirowane moją ulubioną gwiazdą Alisą. Dla uzyskania satynowej cery używamy rozświetlacza brzask. W makijażu scenicznym Alisa stawia na wyraźne oko. Karol Kajten! W codziennym looku Alisy ważny jest malinowy błyszczyk. Z odrobiną... Chihuahua! Ja tu wyloguję live'a! Ludzie to teraz oglądają! Jacy ludzie? Twoja dwójka followersów? Dopadnę cię! O, Raju! Alisa polubiła mój vlog! Powiedziałaś Alisa? Kien? To jakaś koleżanka? Nie, nie, Abuela to słynna piosenkarka i jurorka w tym telewizyjnym show The Song. O, to znowu ona! Pisze, że jest na turnę w Wielkich Jeziorach i... O, zaprasza mnie do zrobienia jej make-upu i na wywiad na żywo przed koncertem! A! Musimy kupić bilety i iść, żeby cię wesprzeć. Tak. Bardzo bym chciała, żebyście przyszli, ale bilety są wyprzedane od miesięcy. Szkoda. Jej, Alisa przysłała ci 10 darmowych wejściówek! Okej, mamo, tato i cała reszta. Bardzo się cieszę, że możecie tam ze mną iść, ale to dla mnie ogromna szansa, więc musicie się wszyscy zachowywać. Ależ oczywiście, Micha. Nawet nas nie zauważysz. Karol! Uwaga, Alisa idzie! To Karolina Wielkodomska. Karolina Wielkodomska zrobi mi makijaż! To było ekstra! Dopiero się rozgrzewam, Cika. Muszę tam rozkręcić publikę, więc nie żałuj mi brokatu. Brokat, tak! Kompletnie zapomniałam go zabrać. Zaraz wracam. Abuela, co ty wyprawiasz? Pozbywam się śmieciowego żarcia. Chcę, żeby Marisa zjadła coś porządnego przed występem. To Alisa, a ja zadbam, żeby dostała twoje tamales. Możesz wracać na swoje miejsce. Wróciłam. Pomyślałam, że zaczniemy od toniku lawendowego. Odprysz się. Zamknij oczy! Żebym mogła nałożyć ci podkład. Podobasz mi się, masz nerw. Mamo! Czy ty sobie żartujesz? Nie wiem, co się stało. Podziwiałam kombinezon i ani się obejrzałam, a mam go na sobie. Próbowałam ją powstrzymać. Tia Maria, zdejmij to! Już! Jak ładnie! O, a teraz położę ci cienie do oczu. Czy coś nie tak? Wyglądasz wprost wspaniale. Czy mogę otworzyć oczy? Nie! To bardzo ważne, żeby były zamknięte, póki ci nie pozwolę. Abuelo, odłóż to! Skoro nie mogę dać jej mojej płyty, to zagram jej live! A możesz nie? Jasne! Elektrycznie! Abuelo! Alisa? To powinienem być ja! Tato, miałeś pilnować Kamilka i Karola! O nie! A gdzie Karol? Odpalasz menedżerowi 10%? Bonita! Ja ci to załatwię za 5! Karol! Czy ty znasz tych ludzi? Pewnie to jacyś świrnięci fani! 20 minut do wyjścia na scenę! Błażej! Hej! Mogę mieć prośbę? Moja rodzina mnie rozprasza. Czy byłbyś tak miły i oprowadził ich za kulisami przed koncertem? I see, bo ja wcale nie jestem zajęty asystowaniem gwieździe show biznesu. O, odwdzięczę się kremikiem. Klima w busie faktycznie wysusza mi cerę. Okej, okay, Mira, Mira, kto chce wyjątkową wycieczkę za kulisy show? Gotowe? Spójrz proszę. O, amiga, wyglądam świetnie. Tylko wskoczę kostium i robimy wywiad. Szykuj się na viral! Podkreślone oczy, róż na policzkach, odrobina błysku i voilà! Jej! Wyglądam bosko! Czy to znaczy, że zdałam egzamin? Dostanę wreszcie mój dyplom? Zaliczyłaś makijaż, Cika! Musisz jeszcze zdać część fryzjerską. Ciekawe, co zrobisz z tym ptasim gniazdem?
Zniszczyłam Karolowi włosy i na pewno obleję jutrzejszy egzamin. Ja muszę na kimś poćwiczyć. Brawo! Szerbie ratujecie! A gdzie są wszyscy? A co ci się stało? Karolina się stała masakra, Gajdek! Musisz mi pomóc! Okej! Czekaj, twoim fryzjerem jest Gajdek? Bo to geniusz nożyczek! Nigdy więcej cię nie zdradzę! Jej, Gajdek! Chciałabym mieć twój dryk! Boję się, że jutro obleję! Dałbyś mi parę rad? Jasne! Rada pierwsza. Look Abuelo jest bardzo passé. Kto ma dwa kciuki i jest mój guapo? Ten gość! I pamiętaj, jak najprościej. Po troszku. Spokojnie. To ledwo twoje 40. podejście. Zła fryzjerka ponownie atakuje! Jest wiele ofiar! Czy komuś uda się ocaleć? Nie też dopadła! Ma rację! Wszystkie cięcia mi się mylą! Jutro tylko zniszczę Margaricie włosy! To może naucz się robić jej fryzurę! Racja! Jeśli bym się skupiła tylko na jej fryzurze, może mi się udać. Spróbuj raz jeszcze. Tak, prawie to masz. Jeszcze raz. Ale nie ma już peruk. No brawo! Piękna fryzura! Margarito, ocapnij! Zdrzemnij się! Za ciężko pracujesz! Kajtuś, nawet połowy nie wiesz! Daj, ja to zrobię! Dziękuję! Tak! Okej, gotowe! Tadam! Jest. Bosko! Karolko, we włosach jesteś nawet lepsza niż w make-upach. Czy to znaczy, że zdałam? Gwiazdorskie spa już na mnie czeka. Tak jest. Mam już wypisany twój dyplom. Światła? Kamera? Koszmar, znaczy akcja. Ratuj. Hej, Karola. A nie lepiej będzie ci po ciemku? Lepiej? Jasne, lepiej. Mam lepsze wyczucie włosów. Okej. Druhny wyglądają pięknie, więc niech będzie po ciemku. Czy jesteś tego pewien? Nie. Hej! Ha! Ślicznie! Pięknie! Piękniejsza! Przepiękna! A miałem się nie rozkleić! Jej, Gajdek, piękny fryz! Piękna fryzura! Aż żal, że jej nie będzie na ślubnym filmie. Ależ będzie! Ta kamera ma funkcję na podczerwień! Papułko, nie! Że co? Jak to? A to ci zwrot akcji! Nie załapałam! To Gajdek ją ostrzegł? Gajdek ostrzegł wszystkich, włącznie z tobą. Kę? Ćwiczyłam i ćwiczyłam, ale mi nie wychodziło. Dałabym ci więcej czasu. I nie musisz od razu być świetna we wszystkim, Michita. Tak, racja. Wiem, że nawaliłam. I pewnie nie zasługuję na ten dyplom. Na razie jeszcze nie, ale chyba mam pewien pomysł. Widzisz, jak tnę maszynką po bokach? Jest dużo łatwiej! Sprytne! Skończone! Wyobrażasz to sobie? Jak tylko zdam maturę, dosłownie przyjadę tu na studia! Nie miałaś mnie uprzedzić? Sorki, ale już wiem, że będzie mi tu cudownie. Zawsze się czułam dziewczyną z miasta. To dosłownie miejska stylówka, o jakiej marzyłam!
Nie mogę uwierzyć, że wszystko to masz. Gdy gospodarujesz tak jak ja, masz prawie wszystko. Niespodziany atak piracki. Potrzeba czegoś więcej niż jedna wtopa, żeby tata tu został. Dołóżmy do pieca. Możemy zamknąć go w klatce. Na co? Mnie zamykacie. Chwilunia! Oglądałam taką telenowelę o dziewczynie, która wpadła w złe towarzystwo. Streszczając, rzuciła szkołę i zaczęła nosić genialną skórzaną kurtkę. Dobrze kombinujesz. Myślmy, co świadczy o buncie? Wiem! Mam wizję. Perfekto! Tylko włosy musimy ci podrasować. Salon urody Margarity. Jej. Lepiej, ale wciąż za grzecznie. Powinnaś wyglądać, jakbyś w kółko się naparzała. Tylko jak to osiągnąć? Proszę, podtrzymaj. Tuńczyk? A na co mi... O, zobacz. Pogięło cię? Ale efekt pierwsza klasa. Rozalka, zdążyłaś na śniadanko. Śniadanie, tak? Śniadania są dla leszczy. Nie spóźnisz się do szkoły? I co to za nowy strój? A ty co? W 20 pytań grasz? Ej, nie podoba mi się ten ton, seniorita. A mnie się nie podoba twój łach. Żartowałam, wyglądasz świetnie. Teraz muszę iść na konferencję. Ale jak wrócę po południu, to sobie porozmawiamy o twoim zachowaniu. Ja cię? Wyglądacie jak prawdziwi. Genialna ze mnie stylistka. Że jaką ja mam tę motywację? Dawaj twardziela i rób to, co ja. Sądzę, że może powinnam rzuć o tak. Jak ci pasuje? Powodzenia! Widzimy się w domu. Karol? Nie. Ale ja też chcę się zbuntować! Ile targów rybnych jest w tym mieście? Czekaj pan! Stój! Za każdym razem. I nie wiem, zapisać się na kółko matematyczne czy dyskusyjne. Odwieczny dylemat. O, idzie tata, szybko, pozycję. Ej, ty! Błagam, Rozalko, będę ci odrabiał pracę domową, tylko pozwól mi żyć. Wyskakuj z kaski albo wypad. Rozalio. Co się z tobą dzieje? Opuszczasz szkołę, wdajesz się w bójki. Przykro mi, że musisz na to patrzeć. Widocznie nie jestem takim wzorem cnót, jak sądziłeś. Jestem zła, bardzo zła. Ej, możesz się nie opierać o mój motocykl? Przepraszam. Znaczy się, nie przepraszam. Dobra, dosyć tego. Pójdziesz ze mną. Masz poważne kłopoty, seniorita. Coś ci nie pasi? Dasz mi szlaban z pyta? Siara! Do taksówki, pandele! Wyluzuj, stary, Błażej. Zapinają pas. Ja tam lubię żyć na krawędzi. Skończ z tym, Rosalio. Wiem, że udajesz. Ten tatuaż jest z dziecięcego menu w fast foodzie. Możesz, Karolina. Przepraszam. Sądziłam, że jak się dowiesz, że wpadłam w tarapaty, to nie wrócisz do Peru. W takim razie nie wrócę do Peru. Znajdę sposób, żeby zostać. Że co? Nie pochwalam twoich metod. Ale skoro byłaś gotowa na to wszystko, to widać mnie potrzebujesz. A ja nie chcę, żebyś wystawała na tyłach targu rybnego, nawet jeśli to tylko na pokaz. Żadnych więcej targów rybnych, słowo. Dzięki, tato. Panie doktorze, dziękuję za uratowanie mojej rodziny. Moja siostrzyczka czuje się lepiej. Cieszy się, że znów może się ze mną bawić. Gracias. Dziękujemy. Uzdrowił mnie pan. Wyrazy wdzięczności. Drogi panie doktorze, dzięki panu mi papa znów jest zdrowy. Dziękuję, tak. To była trudna decyzja. Podać mój adres? Już mówię... Nie! Nie zostaję tu! Wraca do Peru! Hej! Co ty, skarbie, wyprawiasz? Ja tylko zamawiałem pizzę. Nie mogłem się zdecydować, z serem czy bez. Co się dzieje? Czytałam listy. Te od dzieci z Peru uświadomiły mi, jaką jestem egoistką. Chciałabym, żebyś został, ale... Mam wspaniałą rodzinę i masę przyjaciół, więc mimo, że za tobą tęsknię, to dam sobie radę. Jesteś tego pewna, Rosalko? Absolutnie.
Ubierz się stosownie do wyniku, jaki chcesz mieć, a nie jaki masz. Zobaczmy twoją szafę. Okej. Pokaż swój najbardziej wyjściowy zestaw. To moja wyjściowa flanela. Zakładam ją wyłącznie na cześć inspekcji z sanepidu. Tak, nie nadaje się. Metamorfoza! Jak wyglądam? Okej, ostatnie. Wyglądasz tip-top, tylko czy umiesz to ograć? Pokaż pozycję zwycięzcy. Nie. Nie. Okej, Robert, pamiętasz mantrę mocy? Jestem panem swojego życia i zdam ten egzamin na maksa. Pozycja zwycięzcy! Nie potrafię! Było gorzej niż poprzednio. Nawet nie dotarłem do sali. Strasznie was wszystkich przepraszam. Doceniam waszą pomoc. Ale chyba jednak będę musiał się wreszcie poddać. A co ze szkołą handlową? Widać, nie jestem dość dobry. Biedny Robert. Najwyższa pora zatrudnić fachowca. Luzak. Weź się skup! Robert, masz jeszcze szansę, by podejść do testu. Nie poddawaj się tak łatwo. Zapomnij. Wymiękam. Jak tylko siadam w sali egzaminacyjnej, wszystko zapominam. Nawet jak się nazywam. Podpisałem się Bobek. Robert, poproszę 6 kilo tych przecenionych warzyw. Się robi. Po 5,96 za kilo to będzie 35,76. I mam 10% rabacik. Po odliczeniu rabatu wyjdzie 32,18. Jaskierko! I dolicz proszę tę gumę. Razem płaci pani 34,27. Rety, to było ekstra! Ale że co? Robert, mówiłeś, że testy praktyczne poszły ci gładko. Gdzie je zdawałeś? Tu, w naszym Mercado. Podejdziesz do testu jeszcze raz i tym razem zdasz na bank. Siostra! Idzie mi świetnie! Jak wpadłaś na pomysł, żeby zbudować atrapę naszego Mercado? Bo nasz sklep to jedyne miejsce, w którym Robert jest błyskotliwy i pewny siebie. Tym razem z pewnością zda. Oj nie, to akurat błędna odpowiedź, ale poprzednie 10 było w punkt. Jestem z niego dumny. Tak, dumny. Przepysznie wprost dumny. Cześć, Robert. Masz tu gdzieś moje ulubione wykałaczki o smaku chili? Trzecia alejka. Pokażę ci coś. Wyczaiłam kilka naprawdę niezłych ciuchów. Też dla ciebie kupiłam dwie takie same spódnice dla nas obu. Teraz to się chłopaki będą oglądali. Ale widzisz, to raczej nie jest w moim... Jeszcze to. Trzeba stłumić zapach naftalinie. Fajnie byłoby tak się ubierać codziennie, co nie? To raczej niemożliwe. Dzieli nas sporo kilometrów. O, rajusku! Dziewczynki, już wyglądacie jak siostry! Ale jak to? Ej, mam jeszcze jeden pomysł! Depilujemy nogi? Au, 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 au! Cichutko! Muszę coś wrzucić na ruszt, tylko żeby babcia się nie dowiedziała. Aha! Zawsze wyczuję, gdy mam pod dachem kogoś głodnego. Ale... Sieć? Nie chciałabyś, żeby babcia codziennie ci gotowała? Byłoby super, ale zanim dowiozłabyś to do koronnych kniei, to chyba byłoby zimne. Co? Jest ci zimno? Babcia ma na to dobry sposób. Ostry sos. Przyszedłem tylko po mleko, a nakupiłem dwie siaty i wydałem kupę forsy. Brawo, wnuczku. Genialny ten trik. Masz wrodzony talent. Niedługo przejmiesz po dziadku interes. Jak to? Wiesz, że Vito Filipponio wybiela sobie zęby?
Chyba zaraz mnie rozsadzi. Na to babcia także ma świetny sposób. Polisz palec i włóż go sobie do pępka. Dzięki, ale już mi lepiej. Rozalko, mam następny zarąbisty pomysł. Zróbmy se dziurki w uszach. Nie przyjedzę. Uwaga! Uśmiech proszę! Rozalka mrugnęła, jeszcze jedno. Nie teraz, będziemy sobie przekłuwać pępki. Ej, mówiłaś, że... Ale ona jeszcze nie zjadła. Tak, ale to chciałam zrobić. To naprawdę ważne. Telewizja! Co się dzieje? O, to nasz program, Statek Marzeń. Kania też go ogląda, więc ja siłą rzeczy. Zapraszamy na Statek Marzeń. Kogo dzisiaj Karina pośle za burtę? O, mam nadzieję, że tego blondyna ma fatalny gust. Kania go żartuje, ja siłą rzeczy. Ja wiem, kogo ona wybierze. Och, kochani, czy nie byłoby cudownie tak sobie siedzieć codziennie? Czemu w kółko słyszę coś na ten temat? Muszę iść do łazienki. Ale szybko minął ten weekend. Będzie mi was wszystkich brakować. Chyba nie. Oczywiście, że tak. Będę tęsknił, Kajtku. Chyba nie. Ponieważ wy wcale nie wyjeżdżacie. Mama tak powiedziała. To tajemnica. Co? Nie wyjeżdżamy? Mamo, co ten Kajtek wygaduje? No dobrze, dobrze. To wam powiem. Rozalko, Robercie, od bardzo dawna już się nad tym zastanawiam. Serce mi się kraje, że ciągle siedzicie w domu sami, a przecież mamy taką cudowną rodzinę. Więc, gdy dowiedziałam się, że w tutejszym szpitalu miejskim jest wakat, to pomyślałam, że fajnie byłoby się przenieść. Co o tym myślicie? Ale, gdzie byśmy mieszkali? U nas naturalnie. Miejsca u nas sporo. Zarąbisty pomysł. Mógłbym pracować w sklepie. Sklep to możesz sobie, wnuczku, przejąć, jak tylko przejdę na emeryturę. Jak ja przejdę na emeryturę? Do tego czasu harujesz u mnie. Musimy to uczcić. Imprezka przeprowadzkowa. Wydam wielką ucztę, upiekę pyszny tort. Uwaga! Jak to go nie przekonałaś? Rozpływał się w zachwytach nad sklepem, potem pojawił się dostawca kabanosów, a wtedy już całkiem się poddałam. Musimy jakoś ściągnąć jego uwagę na problem. Teraz to się chłopaki będą oglądali. Już wiem. Czemu wy wszyscy ciągacie mnie za rękę? Oj, chyba się przejadłem. A teraz? Pobawisz się ze mną w piratów? O, Kajtek, uwielbiam bawić się w piratów, ale zaraz mnie rozsadzi. Znam na to lekarstwo. Co pani? O, no to bawmy się. Brozie! Zamawiamy metamorfozę. Och, nareszcie. Na początek wywalimy te twoje ciuchy. Zwykle daję je biednym, ale tych to nikt nie zechce. Nie dla mnie, dla niej. Oj, sorry, ja żartowałam. Masz naprawdę fajny styl, taki niechlujny, taki... Dobra, do dzieła. Skarbie, nic ci nie jest? Ach, będę ci musiał policzyć za mąkę. Jej, strasznie dużo gadżetów do włosów. Jak można potrzebować naraz lokówki i prostownicy? Jak widzicie, rachunki za prąd i wodę wymknęły nam się spod kontroli. Babcia i dziadek potrzebują naszej pomocy. Ale to musowo przez was! Zanim się wprowadziliście, rachunki były w normie! Karolu! Nie szkodzi. Też sądziliśmy, że to my, ale oszczędzaliśmy i bez efektów. A, współlokatorze! Czas na imprezkę! Papuk, weź przestań! Skądżeś to wytrzasnął? Hej, papuk! Zobacz to! A, cud światło! Świetna sztuczka! Dzięki, Kajtku. A jeśli chcemy uratować coroczną wyprawę dziadków, musimy się przyłożyć. To nie mam co zrobić. Świetnie, mam parę pomysłów. Zamiast używać tych wszystkich gadżetów do włosów, może wypróbujesz naturalny look. Oh, dobra, szkoda tylko, że dziś tak strasznie wilgotny dzień. Wow! Wow, uzasadnione! Wymiatam w tych włosach! W tym tygodniu wszyscy się przyłożyli. Sądzę, że różnica w rachunku będzie znacząca. Jest jeszcze wyższy niż poprzedni! Chcesz powiedzieć, że robiłem ciuciu na próżno?
Obawiam się, że babcia z dziadkiem nie będą mogli w tym roku poszaleć. To wielka tragedia! No nie ogarniam. Jakim cudem rachunek nie spadł? Co u licha? Stać! Babuk! Przyłapali nas! Zwiewać! To ty zużywałeś tyle prądu! Zabawa na całego! Ty! Tam! I to już! Zepsułaś zabawę! Wnusiu, chcemy ci jeszcze raz podziękować. Dzięki twojej detektywistycznej robocie mogę zabrać ten słodki kwiatuszek na wypad do miasta. Wyglądacie wspaniale. A skoro mowa o kwiatach, to mama kazała mi wam te zamówić. Staraliśmy się dobrać identyczne. Kochamy cię, perełko. Połamania nóg! Hej, Rozalko, pewna jesteś, że chcesz z nim mieszkać? Ten ptak potrafi zamęczyć. Nie ma sprawy, wypracowałam system. Lecimy za światłem, lecimy za światłem, lecimy za światłem! 20 minut latania i będzie padnięty. Lecimy za światłem! A, wyszedłem z formy!